Dzisiejsza konferencja, którą zorganizowaliśmy wraz z panem prezydentem w Elblągu, ma jeden zasadniczy element. To jest rozpoczęcie negocjacji społecznych, uzgodnień społecznych, które ta konferencja jak gdyby wprowadza i nadaje już dalszy kierunek działania, jeśli chodzi o rząd. Z czym się to wiąże? Wiąże się to oczywiście z negocjacjami z Komisją Europejską, z którymi zakończył się pierwszy etap. Osiągnęliśmy kompromis. Komisja Europejska na tym etapie nie wnosi uwag, jeśli chodzi o rozwiązanie. Prosi o zaproponowanie ostatecznego kształtu tej inwestycji. I na tym etapie odniesie się co do kwestii środowiskowych. Dla nas jest to o tyle istotne, że dzisiaj zaproponowaliśmy to ostateczne rozwiązanie, czyli nowy świat jest przejściem, które preferujemy i tam chcemy realizować tą inwestycję. Program wieloletni jest już gotowy. On zostanie skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, tak żeby uzyskać akceptację wszystkich ministerstw. Następnie zostanie przedstawiony na Radzie, na Radzie Ministrów i przyjęty do realizacji. Zakładamy, iż pierwsze przetargi w tym zakresie rozpoczną się już pod koniec tego roku. Jest to o tyle istotne, że największy okres, największy czas zawiorą nam sprawy projektowe i środowiskowe. Skrócenie tego czasu pozwoli na przyspieszenie inwestycji. Założony 22 rok wydaje się być jak najbardziej możliwy do skrócenia pod warunkiem właśnie zmniejszenia tego okresu projektowego i raportu oddziaływania na środowisko. Cieszą nas informacje, które mówią już o podjęciu konkretnych działań w kierunku realizacji inwestycji. Ja przy tej okazji chcę podziękować za to, że ten temat jest w priorytecie działań rządu. Od wielu lat Elbląg pracuje nad przywróceniem morskości, tradycji i rozwoju portu w Elblągu i ta wiadomość jest dla nas bardzo dobra. Oferujemy jako samorząd i nie tylko myślę jako samorząd elbląski, ale wiele samorządów, które są położone nad Zalewem Wiślanym, wszelką współpracę, żeby ten projekt kanału żeglugowego doczekał się szczęśliwej realizacji. Elbląg przez kilkaset lat, przez ponad 700 lat był portem, żył z gospodarki morskiej i to właśnie na początku lat 2000. W XXI wieku, na początku tego wieku, port wybudowany za kilkadziesiąt milionów w Elblągu stał się dużym parkingiem dla tirów, ponieważ nie było umowy z Rosją, nie było pozwolenia na przepływanie swobodne po Zalewie Wiślanym i w 2006 roku podczas wyborów samorządowych, pamiętam do dzisiaj, na statku Pelikan Jarosław Kaczyński, premier rządu, stwierdził, że ważne dla rozwoju naszego miasta i wszystkich portów nadzalewowych jest budowanie kanału żeglugowego. Były zabezpieczone środki w budżecie państwa w 2007 roku. Gdyby ta inwestycja była kontynuowana przez kolejne 8 lat, byśmy być może dzisiaj pływali przez kanał, przez Mierzeję Wiślaną. Niestety to opóźnienie powoduje, że jesteśmy o te 8 lat opóźnieni, ale wierzę w to, że w tej chwili jest wola polityczna, jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej z panem ministrem Gróbarczykiem, którzy uznali za priorytet swojego działania budowę tego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Dla naszego regionu jest to ogromna i ważna inwestycja. Także dziękuję w imieniu wszystkich tutaj mieszkańców regionu elbląskiego za tą pomyślną dla nas inwestycję.